Pani Marszałek, Wysoka Izbo. To niezwykle uderzające, bo lepiej odwołać się do faktów, które mówią najmocniej, bo dosadne porównania stanowią najlepszą odpowiedź na to, co tutaj usłyszeliśmy. Mianowicie te fakty to z jednej strony działanie prokuratury tak bardzo krytykowane i atakowane przez moich przedmówców w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w okresie pandemii, w związku z sprawą maseczek, respiratorów. Ale przecież właśnie w tych sprawach prokuratura wszczęła śledztwo następnego dnia po tym, jak wpłynęło do niej zawiadomienie. Następnego dnia po tym, kiedy ukazał się artykuł w jednej z gazet wskazujący na możliwe nieprawidłowości. A jak było za czasów przedstawicieli totalnej opozycji, która chce wyznaczać tutaj szczególne standardy działania prokuratury i krytykuje rzetelnie i uczciwie wywiązujących się swoich zadań śledczych? Otóż przypomnę Państwu, bo pamięć rzecz krótka i warto ją odświeżać. Sprawa senatora Piniora z Platformy Obywatelskiej. Otóż materiał dowodowy został zebrany w tej sprawie przez organa ścigania w okresie rządu Platformy w 2014 roku. I musiało minąć półtorej roku czasu, kiedy my mieliśmy odpowiedzialność za prokuraturę, by ta sprawa ruszyła i śledztwo zostało uruchomione. Na co żeście czekali? To jeden dzień, a tam półtorej roku. Czy widzicie różnicę? Ale to powiedzmy wasz kolega, polityk, senator, zasłużony, mieliście jakieś problemy ze ściganiem swoich, nie tylko w tej sprawie, to popatrzmy na inny fakt. Sprawa Amber Gold. Od momentu, kiedy wpłynęło pierwsze zawiadomienie do prokuratury za waszych czasów, do wszczęcia śledztwa minęły przeszło 2 lata. Przeszło 600 dni. A w tym czasie ludziom rozkradano majątek i dorobek całego życia. W tym czasie działy się ludzkie dramaty. W tym czasie niektórzy ludzie odbierali sobie życie, a prokuratura za waszych czasów, organa ścigania, ABW, policja, którą zawiadywaliście, jak działały? Co zrobiliście dla tych ludzi? Jak pomogliście im? Gdzie była ta wasza wrażliwość? A gdzie profesjonalizm? 2 lata od złożenia zawiadomienia, wszczęcie śledztwa, a tutaj macie problem, że my wszczynamy następnego dnia. I to jest źle, jak następnego dnia prokuratura prowadzi postępowanie, a dobrze, jak po 2 latach. Czego wy chcecie? Macie odrobinę honoru? To nie jest rzeka, to nie jest morze. To jest ocean hipokryzji, zakłamania i cynizmu. Wy potraficie wszędzie kłamać. Również o danych statystycznych, o których pan poseł mówił, do których się za chwilę odniosę. Sprawa FinRoyal. Duża afera, może nie tak znana jak Amber Gold, ale 75 tysięcy ludzi okradzionych i oszukanych. I ile czasu minęło od wszczęcia śledztwa w tej sprawie? 3 lata. Prawie 1000 dni. 1000 dni, 1 dzień. I tu jest źle, a u was dobrze. Tak? Takie były standardy. I mówicie, że trzeba wrócić do tamtych czasów, waszych czasów, kiedy prokuratura była rozdzielona od ministra sprawiedliwości, kiedy działała właśnie tak, jak przykłada, które te przywołuje. No ale są to rzeczywiście inne sprawy. Jest sprawa pana senatora Gawłowskiego, chyba pierwszego posła, o ile pamiętam, który w czasie pełnienia obowiązków posła klubu Platformy Obywatelskiej, chyba dalej jest teraz senatorem, który dostał się do Senatu z waszym poparciem. Otóż ta sprawa również ma podobną historię jak sprawa pana Piniora. Jakoś nie spieszyło wam się, by ją prowadzić. Tymczasem to przecież niezawisłe sądy stosowały tymczasowe aresztowanie, utrzymywały, uznając, że zebrany materiał dowodowy przez prokuraturę, którą kieruje, jest merytoryczny z zasady i w najwyższym stopniu wskazuje, czy uprawdopodobnia na fakt popełnienia przestępstw korupcyjnych, prania pieniędzy i innych czynów przestępnych, jakie zostały zarzucone jemu i osób z nim współdziałających. No ale rozumiem, to wasz przyjaciel polityczny i kolega, którego idąc w zaparte broniliście nawet wtedy, kiedy niezawisłe sądy, tak bardzo przez was bronione i pokazane jako przykład, wskazywały, że są bardzo mocne przesłanki, by sądzić, że doszło tu i do poważnych przestępstw kryminalnych. To do was nie trafiało.
Więc jeśli porównujecie szybkość prowadzenia postępowań za naszych czasów i za waszych czasów, to byście się wstydzili, jeśli chcecie nas krytykować bez odwołania się do własnych doświadczeń. Tak krótki czas wystąpić? Nie, bardzo proszę. Regulamin artykuł 198f ustęp 1 pozwala, więc bardzo proszę. Myślę, że dobrą puentą tego wystąpienia jest to, co przed chwilą powiedziałem, że skala zarzutów, którą państwo tutaj podnosicie, jest niczym innym jak oceanem zakłamania. I przykładem tego są też dane CBOS-u, które tutaj pan poseł przywoływał, występując przed chwilą. Otóż zapomniał pan dodać, że w okresie, kiedy państwo odpowiadaliście za wymiar sprawiedliwości, za bezpieczeństwo Polaków, wówczas Polacy w 66% wskazywali, czują się bezpiecznie, a dzisiaj w 89%. Widzi pan różnicę? Otóż ta różnica jest i czytelna, i ona z czegoś wynika. Zakłamuje pan dane CBOS-u, mówiąc, że rzekomo za waszych czasów było duże zaufanie do sądownictwa, ono jakoby spadło, teraz jest, można powiedzieć, odwrotnie. Pierwszy raz w historii, nawiasem mówiąc, nastąpił wzrost zaufania, bo większy poziom zaufania do działań prokuratury niż poziom nieufności wtedy, kiedy pierwszy raz zostałem prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości. To są twarde dane, badania CBOS-u, niech pan sprawdzi, niech pan przygotuje do wystąpienia, a potem niech pan się do nich odwołuje. Otóż mógłbym tutaj przywoływać mnóstwo danych, które całkowicie zaprzeczają temu fałszywemu obrazowi, który państwo tutaj malujecie, zakłamanemu, jeżeli chodzi o działania prokuratury, bo w każdym, można powiedzieć, przypadku, jeśli popatrzymy na zwalczanie mafijnej, zorganizowanej przestępczości, jeżeli popatrzymy na zwalczanie przestępczości gospodarczej, jeżeli popatrzymy na klasyczną kryminalną przestępczość, to widzimy ogromną różnicę w stosunku do czasów poprzednich. Te dane wczoraj przedstawiłem na komisji. Każdy może do nich sięgnąć, skoro czasu już nie mam. To odwołam się tylko do jednej sprawy, która wymaga jednak reakcji. Ta niebywale skandaliczna, brak słów, operacja wymierzona w pana prezydenta Andrzeja Dudę jest nie tylko godna najwyższego potępienia, ale ona pokazuje tak naprawdę wasze prawdziwe oblicze i waszą prawdziwą twarz, jeśli chodzi o tą troskę o los ofiar, zwłaszcza o los kobiet. Bo wy żeście nic albo prawie niewiele robili, by ścigać realnie pedofilów, by zaostrzać w stosunku do nich kodeks karny. Możecie zobaczyć statystyki i różnych inicjatyw ustawodawczych, które żeście blokowali wtedy, kiedy proponowaliśmy skuteczną walkę z pedofilią. Ale to, co jest najbardziej uderzające, nie wprowadziliście też ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, którą myśmy wprowadzili, bo wy lubicie dużo mówić, ale nie wynika z tego realne działanie. Ale to, co zrobiliście tym kobietom pokrzywdzonym w tej sprawie, to jak instrumentalnie, cynicznie żeście je wykorzystali, to jest naprawdę szczyt, który przekracza moje wyobrażenia tego, do czego jesteście zdolni. Otóż fakty w tej sprawie były jednoznaczne. To właśnie te dzielne kobiety, kiedy doszło do popełnienia przestępstwa przez ich partnera, ojca, człowieka bardzo mocno pogrążonego w chorobę alkoholową, to one zainicjowały postępowanie karne. To one doprowadziły do tego, że prokuratura prowadziła w tej sprawie śledztwo. To one doprowadziły do skutecznego oskarżenia tego sprawcy za okrutne czyny, których się dopuścił. To ich zasługa przede wszystkim, że sąd, który rzadko wydaje w takich wyrokach takie kary, skazał tego sprawcę na 4 lata pozbawienia wolności. To one wreszcie zerwały z nim kontakty i przez lata z nim nie utrzymywały żadnych relacji. Ale potem to również one, kiedy ten sprawca wyszedł z zakładu karnego, kiedy dowiedziały się, że wyleczył się, że poddał się terapii, kiedy nawiązały z nim relacje i trwało to przez dobre kilka lat, zwróciły się do pana prezydenta, żeby skorzystał z prawa łaski. Nie w stosunku do morderców, bandytów, których ułaskawiał wielokrotnie częściej, 3 razy częściej pan prezydent Komorowski, a wielokrotnie jeszcze częściej pan prezydent Kwaśniewski, na przykład zabójców, wbrew zresztą opiniom sądów i prokuratorów. Ale by pan prezydent skorzystał z prawa łaski wobec sprawcy, który odbył całą karę od dnia pierwszego do dnia ostatniego, który odbył tak samo większość środka karnego zakazującego mu kontaktu z tymi kobietami, bo przecież ten środek został orzeczony w ich interesie, wyłącznie w ich interesie, na okres 6 lat, a minęło 5 lat. I prosiłyby, tak się stało.
I pan prezydent okazał po długich namysłach, po opiniach sądu pierwszej instancji, ponoć szanujecie sądy niezawisłe, po opinii sądu drugiej instancji, ponoć szanujecie sądy w tym Rzeczpospolitej, pani poseł, po opiniach kuratorów, po opiniach psychologów, wreszcie po opinii prokuratora generalnego, skorzystał wobec tych pani kobiet, poseł, wobec ofiar z prawa łaski w ten sposób, że skrócił czas o jeden rok zaledwie, umożliwiający kontakt z tymi osobami. Pani otóż poseł zakłóca kobiety, pani posiedzenie obrad. Otóż te kobiety, najlepiej oddać im głos po tym, co zrobiliście im. I też panie posłanki, co zrobiłyście tym kobietom, napisały niezwykle przejmujący list. I te słowa mówią dużo więcej niż wiele jeszcze faktów, które mógłbym tutaj przywołać. Mianowicie powiedziały, jesteśmy bardzo wdzięczne panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że dał nam szansę na normalne i spokojne życie. Wszystko wskazywało, że tak się stanie. Aż do ostatniego tygodnia. Nie spodziewałyśmy się, że nasze prawo do godnego życia i oderwania się od dramatycznej, smutnej przeszłości zostanie tak bezwzględnie złamane i wykorzystane do brudnej kampanii politycznej. Jak sądzicie, o kim te panie myślą? Publikacja dziennika Fakt spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Nikt nas przed nią o nic nie pytał. Rzetelność, prawda? Nie uprzedzał. Nikt nie próbował poznać naszego zdania. W brutalny sposób nasza cała rodzina została napiętnowana. Nikt nie zastanawiał się, ile już w życiu wycierpiałyśmy. Tak, wycierpiałyśmy, mówię do pań, do kobiet. Śmiejecie się z tego, co mówią te kobiety? A gdzie wasza wrażliwość, gdzie serce, gdzie empatia? Co oznacza bycie ofiarą tego rodzaju przestępstwa? Szanowni chciałyśmy państwo, po prostu zapomnieć. Pani poseł, pani się śmieje z cierpienia innych kobiet? I rozpocząć nowe życie. Dziś nie wiemy, mówią te kobiety do was, do pań, posłanek. Dziś nie wiemy, co dalej z nami będzie. Czy będziemy mogły spokojnie żyć, czy też poprzez pani poseł, naznaczenie. Kamila Gasiuk-Pihowicz, bardzo proszę panią o zachowanie spokoju. Miała pani czas na swoje wystąpienie. Zakłóca pani obrady Sejmu. Powtórzę, przez bezwzględnych i złych ludzi zostaniemy na zawsze pozbawione szczęścia i spokoju. Dziennikarze, dodają te panie, i politycy, również panie, posłanki, nie mają prawa tak działać. Nie mają prawa w taki sposób niszczyć psychiki zwykłych ludzi. Tak czują się te kobiety, dzięki wam. Otóż Fundusz Sprawiedliwości, mógłbym podać tu wiele danych Funduszu Sprawiedliwości, ale to jest strzał w kolano, pani poseł. To nie tylko powód do wstydu, do zapadnięcia się pod ziemię, te słowa, które tu przytaczam, tych kobiet, które są adresowane wprost między innymi do pani, ale Fundusz Sprawiedliwości, kiedy działał za waszych rządów, to wtedy jego rolą było pomóc tym kobietom. Przestępstwo miało miejsce od końca 2007 do 2011. Postępowanie karne toczyło się 2.11 i prawomocny wyrok 2.14. Czy ja byłem wtedy ministrem sprawiedliwości? Czy ja nadzorowałem Fundusz Sprawiedliwości? Czy rządziła wtedy Zjednoczona Prawica? Czy przypadkiem Platforma i PSL? Dlaczego nie pomogliście tym kobietom? Gdzie byliście? Gdzie wasza empatia? Ja wam powiem. Bo pieniądze szły, wiecie, gdzie miały iść. Spytajcie takich ludzi jak pan Gawłowski, pan Pinior. Dowiecie się, gdzie szły i macie więcej pewnie takich znajomych. Otóż za naszych czasów Fundusz Sprawiedliwości rzeczywiście teraz dopiero wywiązuje się swoich zadań. To w ten rok, wbrew narracji medialnej i tej demagogii, którą możemy słyszeć, oznaczał dla ofiar przestępstw w Polsce, że przeznaczyliśmy na tworzenie ponad 350 punktów pomocy ofiarom przestępstw w całej Polsce kwotę 70 milionów złotych. Natomiast za waszych czasów, w 2012 roku, wiecie, jaka była to kwota? Tak bardzo przejmujecie się ofiarami przestępstw. 1,5 miliona złotych. Nie dziwię się, na cały kraj, na cały rok 1,5 miliona złotych do 73, prawie 4 milionów złotych. Widzicie różnicę? To tak jak można zobaczyć różnicę w działaniu prokuratury za waszych czasów i za naszych. Nie tylko szybkości też działań, ale też efektów w bardzo wielu sprawach. Ale również efektów przejmowania majątku. Czy wiecie, ile w tym 2012 roku zajęliście, wasza prokuratura, służby z nimi współpracujące zajęły majątku bandytów i przestępców? Za jaką kwotę? 100 kilkadziesiąt milionów. A wiecie, z jakim kątem na zabezpieczonego mienia skończyła pracę prokuratura w zeszłym roku?
4 miliardy złotych prawie. 4 miliardy złotych do stu kilkudziesięciu milionów. Widzicie różnicę? Takich różnic możemy podać bardzo wiele, ale one są wymowne. Fakty mówią same za siebie. Wstydźcie się. Dziękuję.